Bon voyage, moi drodzy. Witajcie w kolejnym, piątym już odcinku z gry Desert 1943. No i tak, no, ja serio nie wiem, jak to możliwe, ale kurde. Znowu widzimy się niestety pod koniec miesiąca. Dlaczego? No, chyba raczej się domyślacie. Zresztą, nawet nie będę się tutaj nie wiadomo jak rozgadować, a po prostu przejdziemy do tematu. Jak zapewne dobrze zapamiętacie, pod koniec poprzedniego odcinka dano nam było zakupić nowe uzbrojenie, tym razem taciera dzieckie. I chyba już wiecie mniej więcej, co to oznacza, prawda? No właśnie. Będziemy dzisiaj niczym sam Wasilii Zajcew, o którym zresztą powstał film z Jean-Jacques Annauda w Ruku Bram z Judem Law w roli właśnie tego żołnierza. Lecimy tak czy inaczej. Where are all these soldiers come from? Skąd ci żołnierze się biorą w ogóle? Ano z Rzeszy! Tak cię to zastanawia? Kurde, no nieszczególny ten celownik. Da się tu jakoś przybliżać lunetę, czy jak? Wchodzą tu. Ło! Do czorta, kurde! No i klasycznie, przejdziemy sobie 5 oczywiście dni. Tak minimalnie slash maksymalnie. A nawet przynajmniej, bo niestety, ale znowu koleżanki nie są sukcesy. No nie to, że koniec zeszłego, to jeszcze wieczór, no. Tak wiem, jest to niemożliwe, ale jak doskonale wiecie, walka z moimi zewnętrznymi demonami mimo wszystko nadal trwa. Chociaż praktycznie na samym sięgim końcu już. Ale no, ile was mogę razy zapewniać o tym, że uda się moje demony pokonać? By zaraz potem okazało się, że jeszcze to nie jest mimo wszystko ten moment. No, nawet nie będę, nawet nie odpowiadajcie, poproszę. No i niestety zginąłem, szkoda. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Skąd ci wszyscy żołnierze się biorą? No właśnie, dobre pytanie, kurde. No bo jakoś się nie kończą, no. Cała zesza się tu zaraz zleci. Da się jako przybliżać widok w tej snajperce, czy tam? O kurde. Dzięki za uratowanie dupska, stary. To oczywiście, żeby nie było za głośno. Boom. Bekommen.
Nie ma takiego wchodzenia do chaty. Ej, co to ma być? Ejże. No, fajnie się z tego strzela, muszę przyznać. Jeszcze gdybym tylko... Boom! Znowu skupa! Nie! Co tu się dzieje? Dobra. Tak czy inaczej. Proszę bardzo, 77 zabitych wrogów, 700 zdobytego doświadczenia, mamy received 5000 i tak dalej, i tak dalej. No, i bardzo fajnie. No, to dojdziemy sobie do poziomu, do dnia 40 i myślę, że styknie. Tak jest. Ale oczywiście wrogów nie będzie przypadkiem zbyt dużo. Po prostu kolejny dzień. No, ciekawe czy ta gra ma kiedykolwiek koniec, no, tak jak zastanawiam się w poprzednich odcinkach. Bo jeżeli nie, no to mamy przerąbane trochę. Ja mam przerąbane. Tak zdecydowanie. A przecież tyle jeszcze gier na telefon, z których jest potencjał, by zrobić serię. Zdecydowanie. To co, jaki będę? Zielony? Za to ty będziesz brown! Panie faszysto! Ale faktycznie... No, żołnierze osi można tak nazwać. O nie! O kurde, płucają! Dobrze, stary. Udało nam się. Dobrze, towarzyszu. Chwila. Wcześniej miałeś Delilah, a teraz masz Kara. To o co tu chodzi? Dzień 36 ukończony. No i o to kurde chodzi. Ale jednocześnie mnie coś zastanawia. B.
Dlaczego, kolego, jesteś teraz uzbrojony w Kara? Wcześniej miałeś Delilah. Kurde. To może o czymś nie wiem ja. No jest cokolwiek podejrzane. No, ale myślę, że jakoś damy radę. No i swoją drogą w sumie zacząłem oglądać no swoje poprzednie odcinki w międzyczasie, no z Desert 1943 i w sumie zdałem sobie sprawę, że kurde, no to już zaczyna się robić nieśmieszne, to już się zaczyna robić żałosne, no przyczekam już na potęgę poznanego Cerepu, no tam cytując Himena, że w następnym miesiącu już faktycznie postara się wypuszczać wiemy regularnie, ale naprawdę, no tak bardzo, no zapracowany jestem ten z powodu tam osobistych, tym razem już na serio ważnych takich zobowiązań, że no wiecie jak jest, ale nie będę zdradzać co to takiego, bo to jest wyjątkowo prywatna sprawa. Ich armia nie może być nieskończona. No, poczekaj jeszcze 2 lata. Bohaterze nasz, kochany. No, nie wchodź mi pod celownik, stary. Swoją drogą, no zobaczcie jak ładnie koszy tych przeciwników z tej snajperki. Ała, kurde, gryzą mnie w plecy. Kurde, no. Niedobrze, niedobrze. Dobrze! Udało się kolejnego załatwić. No, niezawodna Pepesza i Mozin Nagant w garści, wiadomo. Dzień 37 ukończony. Ale w ogóle to też ciekawe, skąd no, wzięło się tutaj na rosyjskie uzbrojenie na tej pustyni. Nieważne. Nie jestem historykiem za bardzo, aby się o takie rzeczy zrobić. Heinrich, nasz our army still being enough to defeat you. Nasza armia wciąż wystarczająco, by cię pokonać. No, powodzenia życzę, nazisto. Buf. A co mi teraz tak szybko zrobić?
mein Gott! Scheiße! Zdychać. Wiśnienie w mundurach. Śmierć słowa. Nie da wam się pokonać. Kurde, no szybko się kończy amunicja do tej kapasy. Jeszcze porą jazdy może przeprowadzić się, co? Będzie jeszcze fajniej, kurde. Dobra, załatwieni. Co tu się w ogóle dzieje? A, dobra, exp mi się nalicza. Day reached 39. Michał Duński. Dzień 39. Już, kurde, jesteśmy blisko dnia 40. Po prostu kolejny dzień. No ale być może coś w naszym domku, co przydałoby się sprawdzić. Czy jest? Dobrze, kolego.
Zginę, nie chcę zginąć. Fein gesicht. Sie können uns nicht widerstehen. Sie können uns nicht widerstehen. I to był ostatni przeciwnik. Tutaj sobie siedział przykucnięty jak gdyby nigdy nic. Proszę bardzo, bardzo ładnie poszło. Tutaj statystyki oczywiście, których czytać nawet nie będę. No. I myślę, że jak dojdziemy do poziomu 50, to oczywiście ten, pozwolę sobie ja na dokupienie, no kolejnych członków drużyny, żeby wiecie, no było jeszcze tak fajniej, no. Żeby rosło w siłę. Moja pozycja, kurde, w tej, żeby rosła w siłę, po prostu moja obecna pozycja w tej grze i na tego typu rzeczy. No a teraz lecimy z dniem 40, ostatnim dzisiaj. Alright, if you survive our attack today, I'm give up. Okej, okay. No dobra, jeżeli przetrwasz atak dzisiaj, poddaję się. Serio? No to nie mogę się doczekać, kurde. O, myślałem, że dalej ci został zaliczony. Wow. Kurde, no. Feind gesichtet. Co za głupi Niemcy, kurde. No dobra, bumy. Niech potęga rosyjskiej armii da mi siłę w tej broni. Kurde, niedobrze. Thank you.
müssen in Krieg. Für das Reich. Sie können uns nicht widerstehen. Oho, jeszcze jest tam w oddali. Uwaga! Boom! Egzekucja, kurde, na odległość. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Naprawdę bardzo mi przykro, że znowu musieliście czekać cały miesiąc, mimo wbrew moim najszczerszym obietnicom, że tym razem będzie inaczej. No, ale spokojnie. Dzisiaj, teraz będzie majówka i wszystko będzie się zgadzać. A póki co... To żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku już w maju. Ale tymczasem się z wami żegnam, jest już godzina równo 23. No i co? Żegnamy się w takim razie. Ciao. I obiecuję, że ten, w następnym odcinku już serio będzie po tej całej mojej klątwie i innych tego typu rzeczach. Gwarantuję wam to, naprawdę. Tym razem już tak serio, bez myślenia, bez ściemniania. Cześć!